Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Damian, słyszałam, że coś na gitarze dąkasz. Kiedyś grałem na gitarze, uczyłem się, próbuję różnych rzeczy. Tak no tak, był magikiem, jest grafikiem. Co nam tutaj wyczarujesz na dzisiejszym torze? To, że przejdę. Mam nadzieję. No raczej, niech zadziała magia. Rzucam czar na ten tor i na ciebie. Pędź, młodzieńcze. A na starcie Damian Gruszczyński. Jak słyszeliśmy, ma 20 lat, przyjechał z Bydgoszczy. Lubi sobie pograć na różnych instrumentach, ale też trenuje kalistenikę. I zresztą w eliminacjach do Mistrzostw Świata zajął 9. miejsce. No zobaczymy, jak kalistenika przyda mu się na torze Ninja Warrior. Kilku zawodników wywodzących się. O, to jest ta rotacja, ale nie! Oj, ale się uratował. Myślałem, że już będzie basen, bo w złą stronę skręciła ta kolumna. No to idziemy teraz drogą siłową. Rzut pierścieniem wybiera tę trasę Damian Gruszczyński. No to rzucaj, trzymaj rytm, trzymaj tempo. A na trybunach Justyna, jego dziewczyna, która bardzo przeżywa to, co robi na trasie toru eliminacyjnego Damian. Leć, Damian, po marzenia tutaj spadł ten jeden pierścień, ale udaje się iść dalej. Nie widać specjalnie zmęczenia na twarzy Damiana Gruszczyńskiego. Dobrze, dobrze maszeruje, lewa ręka popraw. Ta przeszkoda jest bardzo długa, znowu tutaj nie trafił. Mały kłopot, ale już jest bliżej niż dalej. I znowu są kłopoty. Będzie zmęczony. No i teraz to, o czym często mówimy. Wybrał drogę siłową, wybrał obciążenie rąk. Widzieliśmy w końcówce, że te ręce są już podmęczone. A teraz kolejna przeszkoda, zdeterminowana na siłę ramion. Pierścień numer 3, a teraz troszeczkę dalej, troszeczkę większą odległość. Będzie potrzeba większy swing. Ale czy ten chwyt będzie wystarczający? Brawo! Jest! Cały czas jest w grze i trzyma! Jest naprawdę mocny Damian Gruszczyński. Oj, 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 są kłopoty ze swingiem. Czy wystarczy? Wystarczyło! Bokiem lądował, nawet poza materacem. No, ale jeżeli teraz wybierze nunchako, to jest samobójcą. Nie, chyba tego nie zrobi. Chyba będzie wirujący wał. Chyba już ręce zbyt zmęczone. Zresztą cały jest wyczerpany Damian Gruszczyński. A tu jeszcze dwie przeszkody do zakończenia toru eliminacyjnego. Teraz wał. Nie! Oj, oj, oj! Twarde lądowanie w końcówce wirującego naszego niestety wałka, który nie jest łatwą przeszkodą. Potrzeba dużej szybkości, dużej dynamiki. Trochę zabrakło, bo była dynamika, była szybkość równowagi Damianowi Gruszczyńskiemu.